Siemanko wszystkim. Słuchajcie tu, nagrywam ten filmik, bo wpadłem na mega pomysł, a mianowicie wielu z Was widziało na Instagramie i na Facebooku, gdzie trenuję. Trenuję tutaj. I wpadłem na taki pomysł, że zrobię z tego miazgę. Patrzcie tu. Trzeba było sobie jakoś radzić przez całego koronawirusa, więc udało mi się tutaj w takim starym sklepiku u mojego przyszłego szwagra, u mojej dziewczyny, zrobić sobie, a właściwie doposażyć obecną już siłownię. I patrzcie tu. Tutaj trenuję, jak widać, cud, miód, malina i orzeszki. Jak widać, jest otwarte. I wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić z tego zajebistą siłownię. I co? Pokażę Wam, jak to tutaj wygląda i w jakich warunkach trenuję, bo jest to fajny przykład, że można naprawdę trenować, nie mając jakiegoś super specjalistycznego sprzętu. I no co? Patrzcie tu. Na sam początek, jak wchodzę, prąd jest, włączam sobie tutaj pyk, o, pciu, zgasło, pciu, jest prąd. Także mamy prąd. Jak widać, boazeria, lata, nie wiem, 80, 90. Co tutaj mam? Pierwsza rzecz, spójrzcie na te stojaki. Felgi, dospawane rurki, żebrówka, zajebiście. Sztangę mam olimpijską, pożyczoną, ciężary, bampery kupiłem sobie trochę, bo no, miałem za mało ciężaru, nie było z czym ćwiczyć, chociaż i tak brakuje dalej. Co takiego jeszcze ciekawego? Nie mam ławeczki, jakaś drewniana babcina ławeczka, ale jak się podłoży pod plecy kawałek jakiegoś odbicia, sam nie wiem z czego to jest, to idzie nawet wycisnąć na klatę, chociaż powiem Wam tak, ryzyko jest śmierci 90%, jak wyciskacie coś powyżej 100 kg. Jakby się to złamało, to kaplica. W międzyczasie, w trakcie pandemii, pojechałem sobie do pewnej hurtowni, kupiłem sobie dwie grube maty gumowe, żeby móc rzucać ciężarami, przynajmniej jak robili w te olimpijskie, i nadaje się to. Aczkolwiek nie powiem, fajnie by było całą podłogę wyłożyć takimi matami. Jeśli macie jakieś pomysły na tą siłownię, dajcie znać w komentarzu, co można by kupić. Ewentualnie możecie podsyłać wszystkie swoje pomysły. Idziemy dalej. Klasyka kina akcji, czyli co? Betony i jakaś rura, jedna hantelka. Tu betony, jak widać, były nakładane na sztangę, chociaż ja ich co prawda nie używałem. Wentylacja. Patrzcie tu. Siu! Mega. Jak włożycie głowę, to Wam akurat włosy obetnie. Nie mam tutaj drążka do podciągania się, ale jest tutaj, to była półka sklepowa, bo to jest ogólnie sklep. I w tej półce sklepowej jest co? Jest drążek. Co prawda nie jestem w stanie tutaj robić szerokim chwytem, tylko muszę albo pod chwytem wąsko, ewentualnie dobra, łapię przy końcu, jakoś się podciągam. No ale tak to wygląda. I tutaj mam pytanie do Was. Widzicie, jak to wygląda? Tu mam dwa stoły. Na tych stołach leży co? Leży kamizelka obciążeniowa, drabinka koordynacyjna, gumy jakieś, jakiś miniband, skakanka, taśmy na kolana, taśmy na łokcie. Także coś tutaj jest. Piłka lekarska, jakaś jeszcze samoróbka sztanga. No to dobra. Skoro widzicie, gdzie trenuję, jest totalny hardcore. I teraz tak. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć serię filmików o tym, jak robię z tego coś zajebistego. I napiszcie w komentarzu, pierwsza rzecz, napiszcie w komentarzu, co byście sami tutaj zrobili. Bo ja mam tu swoją wizję, oczywiście, tu bym pieprznął jakąś półeczkę, oczywiście na kreatynę i inne sterydiany. Jakieś plakaty może, no nic, ja mam swoją wizję, Wy na pewno będziecie mieli swoje jakieś zajebiste pomysły, więc jak możecie, to napiszcie w komentarzu i myślę, że to będzie coś fajnego. Zrobię tutaj tak jakby jednoosobową, fajną, prywatną siłownię,
I fajne miejsce do nagrywania moich treningów, bo wiecie co? Pewnie oczywiście, znaczy pewnie, od poniedziałku otwierają Techo Sport, więc cały czas jestem pod nadzorem Techo Sportu, 3-piętro studio Filipa i chłopaków. Ale stwierdziłem, że pandemia pokazała, że lepiej mieć swoją siłownię i być przygotowanym w razie czego. I tak czy siak będę chciał właśnie zrobić tą siłownię, żeby choć wybuchnie wojna, to ja będę miał gdzie robić przysiady. I nie tylko. Także dobra, dość pierdzielenia. Ja biorę się za trening. Nie będę tutaj wrzucał całego treningu, ale żeby nie było tylko, że gadam, napiszcie w komentarzu to, o co prosiłem. Ja zaczynam robić siady. Zobaczycie sobie teraz na koniec krótką migawkę z mojego treningu dzisiaj. W planach mam siady, w planach mam wykroki, mam jakieś tam... Chuj wie, co mam. W sumie za chwilkę zobaczę sobie w ten. Także zapraszam do oglądania, subskrybujcie, pokażcie znajomym, pokażcie babci, pokażcie wujkowi, pokażcie kochance, pokażcie wszystkim. Na razie, pozdrawiam. Pół roku z butami ciężarowymi. Wcześniej nie używałem butów ciężarowych. Ćwiczyłem na bosaka, ewentualnie w jakichś innych płaskich butach. Ale ze względu takiego, że no nie mam jakiejś super turbo, mega, hiper mobilności, to pomagają mi jednak zejść troszkę głębiej i bardzo dobrze się tym ćwiczy. Ale czy macie buty, czy nie macie butów, i tak przysiady jesteście w stanie zrobić. O kurwa. Masakra. Na początku piramidka, czyli będę zwiększał ciężar co serię, aż dojdę do właściwego ciężaru. Nie wiem, jakim dzisiaj zrobię, bo mam jeszcze domsy na prawym czworogłowym po skakaniu w poniedziałek. Także zobaczymy. A nie chcę się połamać, bo miałem plecy skutane, więc nie będę ryzykował. Myślałem dzisiaj nad tylnymi siadami, żeby zacząć znowu tylnie robić, bo jestem strasznie quad dominant, ale robię na razie fronty tylko z tego względu, że nie obciążam wtedy po prostu plecy. Nie bolały mnie plecy, więc jeszcze te 2 tygodnie skończę na frontach, chociaż bardzo ciężko mi one idą. A później zobaczymy. Teraz ze 180 sekund przerwy i ogień i dalej. Nasze ciało w trakcie rozgrzewki musi się dowiedzieć, że ciężar będzie rósł, więc stopniowo sobie progresuje ciężarem. Pięknie. Stabilność jest tutaj kurwa 10 na 10. Jak niechcący bym, nie wiem, za bardzo wpadł w te stojaki, to murzyni w trumnie mnie będą wynosić. Przyszłaś mi wszystko popsuć. No i co teraz? A czemu to tak brudno? Syf, kiła i mogiła. Nie było syfu, kiły i mogiły, dopóki nie przyszłaś. Au.